Mi się wydaje, że właśnie, że oba kluby, które dołują, zostały tak naprawdę niemiłosiernie potraktowane przez los na początku sezonu. Zgadza się, przy czym o ile Michał Projesz o tym wszędzie publicznie mówił, to Kostor Unieś po prostu robił swoje i za bardzo w ciszy. Pogoń to jest zespół, który już za trenera Moskala chciał grać bardzo ofensywną piłkę. Później przed Maciej Skorża chciał robić to samo, tylko że wyniku nie było. Więc Kostor Unieś przyszedł do zespołu, gdzie były już jakieś fundamenty do tego stylu gry, który on chciał. Moim zdaniem Pogoń Szczecin była wiosną najlepszym zespołem, takim chyba, który się najprzyjemniej oglądało w lidze. Punktowała na tam trzecim, zdaje tak, się. Tak, więc więcej i grała bardzo fajnie. I teraz słuchajcie, odchodzi kilku ważnych piłkarzy. Tak, to nie jest dla mnie żadna niespodzianka. Myślę, że Pogoni jest troszeczkę łatwiej, bo moim zdaniem Michał Projesz zmienił sposób gry, mimo że się zżymał. Kiedy zaczekaj, proszę, dajmy skończyć. Bo kiedy wydawało się, że ktoś krytykował sposób gry wiosną Krakowi, to jednak teraz ten sposób gry się zmienił, czyli jednak może też mu się tak nie do końca podobał. Natomiast tutaj w Pogoni jest ciągłość. Ten zespół chce grać tak samo, ale tak. Kontuzję po najpierw Beniamina, który miał być takim transferem, wokół którego akurat byłem tydzień temu w Szczecinie i opowiadali mi o tym też kibice, tacy mocnie zajęci z klubem, że to był piłkarz, wokół którego miał być w ogóle robiony ten cały atak Pogoni Szczecin. Trochę jak z Piątkiem, który wiadomo było, że odejdzie. Czy Czowilo, który miał być tym zespołem zawodnikiem numer jeden w środku pola. I nagle on mu wypada. Ten pierwszy zastępca Buksa też mu wypada. Także tych problemów było sporo. Żyro przychodzi w pierwszy mecz, nawet nie zagra. I na pierwszej rozgrzewce do tak, Benedyczak. Oraz Basko w trudnym nazwisku. Wrączak też, który był zawsze gwarancją goli, ostatni sezon to było 12-14 goli, też nie może teraz grać. Kontuzja już wcześniej Fojuta. Początku sezonu nie było Załuski. Na środku obrony był młody Walukiewicz i Dwali. Też przez kilka kolejek kontuzji, więc tych kontuzji było strasznie dużo. Gdybyśmy mówili o Pogoni jeszcze kilka tam miesięcy temu, no to byśmy wskazywali na kręgosłup pod tytułem Fojut, tak. Murawski, tak. No, Drygas, tak, to byli najpoważniejsi piłkarze. I oczywiście Frączak. I teraz choroba Frączaka. Prosta gra w ogóle. Tak, znaczy nie tak dużo prostsze niż siatkówka, przepraszam. Albo olimpiada matematyczna. Chodzi mi o to, że pamiętam Ligę Plus wiosną, kiedy Maciek Murawski mówił, a wszyscy mu w sumie przytakiwaliśmy, że Pogoń Szczecin w pewnym momencie stała się drużyną grającą najbardziej europejski futbol. Tak, że to była drużyna, która była ułożona, gdzie klocki były poukładane tak, jak należy, gdzie tryby się zazębiały tak, że było widać pracę trenera. Tak. Nie godzę się na argumentację w tak zacnym gronie, że po 8 kolejkach drużyna zrzuca wszystko na pecha. Teraz najważniejsze klocki. Tak, tylko że jak w Bayernie był problem z kontuzjami, to Pogoń Bayern lekarza. Ale Bayern ma 30 piłkarzy na równym poziomie. Ale no właśnie nie o to chodzi. Kontuzje nie są tylko sprawami losowymi. Kontuzje to jest też kwestia przygotowania do sezonu.